Hej Człowieki! Dziś opowiem Wam trochę o G-kodzie. Będą takie podstawy podstaw, bo to są informacje niezbędne, aby iść dalej. Zanim zaczniemy, napisz drogi człowieku w komentarzu, czy miałeś kiedykolwiek styczność z G-kodem, a może jesteś programistą? Czekam na Wasze odpowiedzi. No to teraz zaczynamy! g code inaczej kody ISO, to znormalizowany język zapisu poleceń urządzeń CNC. g code opisuje standard ISO 6983, norma DIN 66025, Norma PN73M 55256 oraz PN93 łamane na M 55251. W polskiej nojmie, która jest tłumaczeniem normy ISO są zawarte podstawowe komendy g kodu Natomiast pozostałe polecenia są dowolnie definiowane przez różnych producentów objawierek. I tu głównym kryterium definiowania jest przeznaczenie maszyny. Niektórzy producenci wykorzystują odmienne od kodu własne języki programowania. Musicie wiedzieć, że żadna maszyna nie jest mądra. Jeśli poddamy jej zły kod, pominiemy się w długości narzędzia czy służenych, to dzwon, zwany ładnie kolizją, nie będzie winą maszynę tylko naszą. Także im lepiej znasz człowieku g -Code. i im bardziej jesteś czujny, jak łasica, czujny bądź, tym mniejsze prawdopodobieństwo jest uszkodzeń. A teraz opowiem Ci, jak zbudowany jest program CENCE według ISO. Jak zapewne widziałeś, w kodzie CNC mamy zarówno liczby literki, jak i cyfry. Zarówno liczby, jak i cyfry są ważne. Zacznijmy od tego, co oznaczają poszczególne litery. Każda linijka kodu zaczyna się od literki N. I tą literką oznaczane są numery blok. Literka G oznacza najprościej mówiąc funkcję przygotowawcze, tak jak ruch szybki oraz ruchy robocze maszyny. Literka M odnosi się do funkcji maszynowych. Literka T oznacza wybór narzędzia. S to prędkość obiotowa wrzeciona, natomiast F odpowiada za zdefiniowanie posuwu. To by były główne, moim zdaniem najważniejsze litery. Ale to jeszcze nie koniec, bo Poza nimi mamy jeszcze O, czyli numer programu, D, korektor narzędzia, oraz H, a H jest to korekcja długości narzędzia w osi Z dla fryzerki. I tutaj chciałam powiedzieć, że zawsze będziemy mówić o fryzerkach, bo ja głównie pracuję na fryzerkach, będzie parę słów o tokarkach, ale skupimy się na fryzerkach. Więc jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, piszcie pierwsze w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!